No siema, ja jestem Elwiso, witam was moi drodzy, bardzo gorąco. A ja jestem gościu, jesteś tutaj dopiero co kilka dni, a już się rządzisz, co? Ale co, kto się rządzi, gościu? Ten slime ma więcej IQ niż ty, no to ktoś gość, musi to było moje przywitanie, no stary, troszeczkę tutaj szacunku. No mordo. No właśnie, więc serio, po prostu w tym odcinku, moi drodzy, będziemy robili mega ważne rzeczy, ponieważ jak już tutaj chyba każdy widzi, odkąd nasza cała ekipa tutaj czterech aż osób pilnie pracuje i to serio nieustannie, to aktualnie bractwo szczurów wygląda następująco. Każda ściana jest już idealnie ogarnięta, moi drodzy. No. Ej, ale w ogóle, ja uważam, że my powinniśmy, jeżeli chcemy tutaj stworzyć coś dużego, trochę to podwyższyć. Tak, stary, i teraz mega ważne. Czy my będziemy w ogóle dbać o ściany i wygląd sufitu? Czy to wiesz, ma być co, wydaje mi się, że musimy, co nie? W tym momencie, ten co tutaj musimy ogarnąć, jeśli chodzi o ten kształt, to jest sufit i będzie już totalnie wszystko w 100% ogarnięte, co nie? Teraz to. Są dwie opcje. Jeżeli to mają być przykładowo Bobowice, no to mury na Bobowicach są z sandstone'u, więc moglibyśmy zrobić przez ściany sandstone'owe. Ale stary, sekunda. Kto powiedział, że będziemy tutaj budowali Bobowice? Stary, to ma być nasze miasto pod tak, jego. Ale jest w kształcie Bobowic. No masz tak, to prawda. I tak dalej. I wiesz, będziemy usypywać to w stylu jakby Bobowic. Ale pomyślałem sobie o tym, że gdyby stary tutaj zrobić podłogę, znaczy pod tym dirtem, sufit i ściany z obsa, to nie byłaby największa tajna baza na świecie, ale tak to byłaby największa baza ever, okej? Chyba większej. Nie, stary, nie było żadnej największej bazy. Stary, tym bardziej, że to jest takie wysokie. Zauważ, że to jest od klatki minus 35 do, uwaga, minus 10. Ja kumasz tą akcję? Podczas klepy Milionowice Bobowice, kiedyś Bobo miał taką fabrykę obsydianu. No, ale pamiętam to. Chyba nie było tak duże, na pewno nie było. No tak nie było, stary, więc tam macie po prostu sobie tej zgarnię ze skrzynki te meczki. I w tym odcinku, moi drodzy, będziemy już tutaj ogarniali to miejsce, aby nie wyglądało jak jakiś paskudny placek z gra z dirta. Co, tylko ty łąka. Kratki, a ja spróbuję, stary, zrobić troszeczkę z dirta, wiesz, wyżej, niżej. No właśnie, i tak stary, dalej. Ponieważ zauważyłem, że tak szczerze, tutaj non-stop sobie to kopiemy, żeby coś tutaj było, ale tak właściwie to się w ogóle nie rozwija pod takim kątem estetyki, co nie? A to jest też, myślę, że bardzo ważne, tak samo jak sub na kanale z Mankiem, tym bardziej, że teraz na moim kanale macie często live'iki, które warto byłoby serio nie ominąć, gościu, co nie? I teraz tak, stary, powiem ci tak, mam taki nawet pomysł, wiesz co? Mam też tutaj akurat parę stoków dirta, pomysł sobie, co byłoby, gdybyśmy po prostu od tego miejsca, stary, nie robili tego jakoś jako takie małe górki, ale zobacz, po prostu odtąd, stary, w tym kierunku zrobili takie jedno mocne podwyższenie, to myślę, że byłoby nawet ładne, co nie? Serio, no to sobie teraz zróbmy, co? Dzięki temu to już będzie wyglądało o wiele lepiej, bo zauważyłem, że tak tutaj w sumie, no, sporo gadamy, ale mało robimy. Po całości chcesz w górę pójść? No tak, stary, no pewnie. O kurde, topcza, jaka to będzie walka, żeby na przykład, nie wiem, ktoś miał dom na wzgórzu. To będzie rozmach, stary, serio, żeby w tym miejscu w ogóle, stary, pomyśl sobie, żeby zbudować górę pod ziemią, ej, serio, ten projekt jest taki absurdalny. On jest taki po prostu nielogiczny, ale taki epicki, że serio po prostu robi wrażenie, co nie? Naprawdę. Oj, ale gigant, no. No, prawdziwy gigant, stary. Więc serio, moi drodzy, po prostu też zauważyliśmy sobie tutaj, że musimy ogarnąć jakiś tutaj nawet może nie że lasek, ale tutaj, że po prostu to wszystko wyglądało jak taka bardziej łąka, co nie? Bo patrz, w tym momencie jest brzydko. Ogólnie nie ma drzew. Tak. Ale my, tak jak sam wspomniałeś, no chyba nie kopiujemy Bobowic. Nie, bo to byłoby słabe, nie? Stylu Bobowic. Tak, stary, znaczy stylu. Po prostu chodzi o to, że pod jego miastem budujemy swoje, co nie? Tutaj może być, stary, wszystko po naszemu, tylko chodzi o to, że po prostu, wiesz, jesteśmy pod jego stopami i to jest najlepsze, że on o tym nie ma zielonego pojęcia. I właśnie, stary. Tak, to jest na tyle nisko, że on tutaj nigdy przecież nawet tego nie zobaczy. Kolejna sprawa. Zauważyłem, że tam sporo mu pomagasz w budowaniu, co nie? No to wiadomo. Więc no. Miałem taką małą obawę, czy byś mu czasem czegoś tam nie wygadał, co nie? Ale o czym wygadał? No o naszym tajnym bractwie. Ale przecież on o tym wie, on tutaj był już. Co?! No był tutaj ze 4 razy. Wait, czy ty właśnie zepsułeś nasz projekt, stary? No stary, gościu? Ja go tutaj normalnie na kawkę i herbatkę zaprosiłem. Czy ty właśnie zepsułeś nasz projekt? A w ogóle to jest mega mocne, ja mu sprzedałem tą ziemię. Co?! No stary, on tutaj był naprawdę. Czy ty właśnie zepsułeś nasz projekt, stary? Ty? A popatrz, tam jest slime, nie? No. Patrz, chodź, pokażę ci. Zaraz będziemy kontynuować tą wspaniałą rozmowę. I mam nadzieję, że nie będziesz się na mnie masz denerwował. Masz mi dokończyć, teraz tam osoba zmienia, nie ma takiej opcji w ogóle. Ale popatrz, nie dotykaj go, dobra? No i co? Patrz, popatrz, jak go się rozwali, patrz. Mhm. To teraz patrz, wypadają maluszki. I tak. Nie zbieraj, nie podchodź. Okej. Nie podchodź. Patrz. No. Patrz. No i co? To jest logiczne. Leżą tutaj dwie kuleczki, no nie? Trzy nawet może i no. Tak? Pokaż. Wiesz co? Patrz, leżą dwie.
No. To są twoje dwie szare komórki, które się tam odbijają w kapetynie, no. Dobra, stary, pomyśl czasem o sobie, co naprawdę, pomyśl sobie czasem o sobie. Więc wydaje mi się, że po prostu zaraz sobie robisz backend, no to widzę, że Agentix był na serwa. No i widzicie tutaj, moi drodzy, po prostu nasze bractwo, kiedy po prostu w pełni rozwijać tutaj w kilka osób, no bo gościu, zauważyliśmy chyba, że wiecie, w jedną osobę albo w dwie, nie ogarniemy tego, co ogarniemy w cztery, to nie? Cztery ręce do tutaj jest serio sporo. Ej, ale możemy w ogóle tutaj patrzmy sobie tutaj gadu, ale w ogóle, stary, ja nawet nie stworzyłem pół tego placka, to jest niemożliwe. No ktoś tu się trochę obija, stary, a... Nie, to jest po prostu niemożliwe, tak. Stary. Nie, stary, podczas tego odcinka Agentix zrobił więcej niż ty, kumasz to. I chyba to powinno ci robić bardziej przykrość, jakby stary, weź się do roboty, okej? Okay? Buduj placek, jak to macie tutaj po prostu sieje drzewa, żeby tutaj było ładnie, żeby była trawka wszędzie, żeby to wyglądało jak taka pełnoprawna łąka, a nie jak głupi placek. Dobra, Agentix mi napisał na czacie, że on leci na górę, więc a on chyba idzie po Bobo po prostu, żeby mu to pokazać. Stary, nawet sobie zmienię jak pi. Wiesz co byłoby, gdyby to odkrył Bobo? Nasz cały projekt poszedłby na marne. Cały projekt. Napisał? Że będzie teraz w Bobowicach. Nie ma teraz na serwerze Bobo. Ale nie! Agent napisał, że będzie teraz w Bobowicach. No to on pewnie będzie teraz zostawiał tabliczki dla Bobo, żeby tutaj Bobo przyszedł. Stary, po prostu nie prowokujesz. Wiesz, że ten cały projekt tutaj wymyśliłem i teraz mnie to będzie wpieniało, co nie? I teraz to robisz pewnie celowo. Ej, dobra, bo wiesz co, ty tak za dużo to nie robisz. Weź, no gościu, weź buduj tego dirta, no stary! Serio, bo zaraz cię tutaj... Nie, no chyba cię nie mogę zbrać. No ale ej, żeby nie skłamać, no dosłownie, cały czas stawiam, tylko po prostu to jest za duże, stary. No okej, chociaż w sumie to jest racja. W ogóle nie wiem, czy nawet liczyłem. I z jednej strony do drugiej jest 180 bloków, kumasz to? To jest tak dużo. No. Naprawdę, to jest tak wiele, że jak... Wygląda na takie 100, no nie? Co nie? Ale jak stoję sobie po jednej stronie, to druga mi się nawet nie renderuje, więc to jest tak dużo, stary, wyobraź sobie to, naprawdę. Mieć taką dużą podziemną przestrzeń, że aż ci się nie renderuje, co nie? My jak mieliśmy bractwo szczurów pod willą Agentixa, no to było spoko, ale tak, to było spoko. Dużo grubsze. Ale zauważ, że tam były po prostu pokoiki, jakieś tam przejścia, no to było takie bardziej, wiesz, takie malutkie wszystko, co to nie? To było na zasadzie tajnej bazy, a to, tak. Co robimy jest na zasadzie teraz, tajnego miasta. Tak, no. To jest stary podziemne miasto i też nie wiem, czy wiesz. Ale mam taką fajną nazwę, nie wiem co nie sądzisz. Bobowice Dolne. Bobowice Dolne? Bobowice Dolne, tak. A ja wiesz bym czemu? Jak to nazwał? Bo są na dole. Ja bym to nazwał Abrowice. Czemu? I bym zrobił w konstytucji, że Elwiso ma zakaz wstępu. Z jakiej racji? A tak o po prostu. Ty gościu, ale z jakiej racji? Ej, ale w ogóle śmiesznie ktoś nazwał mi to w komentarzach, wiesz? No. Znaczy, niby nazwa, której nigdy nie jakby Eciwobob? Nie co? Eciwobob? Nie, stary. Bobowice od tyłu. Ktoś napisał Kretowice. Kretowice? Ej. No stary, jesteśmy jak Kret. I no. To trochę pasuje, bo wiesz o co chodzi? Bractwo Szczurów to długa nazwa. Tak, i to związana, prawda. Związana z willą Agentixa, co bym powiedział. A to jest teraz coś troszeczkę innego, co nie troszeczkę a bardzo innego. To w ogóle, stary, jest genialna nazwa. Znaczy, no. Wiesz, ja sobie pomyślałem, że jest dobra, ale to już wy jako chłopaki musicie ocenić, no nie? No powiem ci, stary, że i jeśli chodzi o nazwę, to mam mega dylemat, jakby powiem tak, widzowie tutaj mi piszą sporo nazw, ale tak sobie myślę, no wiesz, to jest spoko. Bo jak będzie Bobowice Dolne, to będzie się myliło, wszystko. To prawda, albo wiesz, no po prostu Bractwo Szczurów, to już było, to nie, więc sama nazwa jest tutaj serio tematem spornym. Nie, bo może być też Szczurowice, ale Kretowice to już w ogóle... To jest lepsze, to jest nawet lepsze niż Szczury, naprawdę, to jest po prostu epickie. I właśnie, też kolejna sprawa, na sobie jakoś tutaj teraz biję po kwiatki, ponieważ w tym miejscu jest zbyt dużo teraz trawy, a za mało jakichś tutaj kolorowych kwiatów, to trzeba tutaj po prostu teraz wszystko ładnie ogarnąć. Ej, tak, stary. Ale nie wiem, czy to jest dobre, że ty teraz stawiasz kwiatki, bo tam też będą jakieś górki, dołki. To już się potem ogarnie, stary, na spokojnie, bo teraz w tym momencie z tego co widzę, stary, podczas tego odcinka nie zrobiłeś absolutnie nic oprócz dwóch staków dirta, serio, stary. Ej, w tym momencie w sekundę postawię więcej. Zaprowadzę cię w takim razie do skrzyneczki, chodź, zaprowadzę cię i zobaczymy ile tego dirta ubyło. No może to zaraz pewnie FAQ, stary, więc tam wiesz, po prostu to się nawet nie liczy, stary, jakby serio, stary, obija się. Nie, mam dwa staki i wziąłem, o, widzisz? Znaczy, ty i tak nie zauważysz różnicy. No, ale tutaj sobie biorę. Ja tak tu, po stary, 4-5. Nie widzę różnicy, wiesz? No, powiem ci, stary, że się na tyle mocno zawiodłem, no. Serio, Aberka, mocno się zawiodłem na tobie. I to bardzo no, mocno. Tak, no, robi wrażenie. Żartuję, gościu, żartujemy. Teraz sobie też tutaj szybkujemy steka i lecimy dalej z tym tutaj wszystkim. No i to już wygląda serio spoko, stary. No, w tym momencie. Wrażenie. To już jest naprawdę pełnoprawna łuneczka, gościu. Masz tu już normalnie drzewa, trawę, górki nawet. Ej, ale powiem ci, że ładnie wyszło. Że dużo strasznie czasu na to schodzi. Tak. No, bo patrz, ile my to robimy. Jakieś 40 minut, coś takiego. Coś w tym stylu. Jakby w ogóle obczaj, no 40 minut to jest kupa czasu. To, no to takie jest coś, stary. Lekcyjna. To tylko pokazuje, jak bardzo. Dobra, może się nie 40, ale niech będzie pół godziny. No okej, coś w tym stylu. To jest dalej ponad połowa lekcji szkolnej,
a to wygląda jakbyśmy nic nie zrobili, bo no to stary, są tylko dwie warstwy. Tak, wnioski są proste, trzeba nie chodzić do szkoły, tylko grać w Minecrafta. Elo. Ale jakby się spojrzało w skrzynki, to co najmniej jedną skrzynkę dir też wyłożyć. Tak? A może i więcej. Może grubo. I bo ty to jeszcze robiłeś warstwami? Tak, bo tu masz jeszcze jedną warstwę, więc no w sumie to jest możliwe, no. Cała skrzynka zeszła, no powiem ci, że grubo, ale czy się dziwię, nie, bo budowałem pierwszą warstwę tutaj wszędzie i wiem, ile na to zeszło dirta, okej, to było mnóstwo. Ej, wow, tu jest, powiem ci serio, tak szczerze, serio bardzo ładnie tutaj wszędzie i naprawdę, powiem ci, jest takie ładnie, postępy. Ale znowu stawiasz kwiatki, a tam będziemy stawiać dirta na pewno, to będzie jeszcze wyższe. Jeszcze to chcesz wyższe? A no chciałeś górę. Ja chciałem taką góreczkę, stary, nie? Nie, tutaj ja po prostu myślę, był 10 kratek teren zróżnicowany, nie, bo tutaj po prostu będzie wtedy zbyt, wiesz, zbyt mało terenu wysokościowo, co nie? A tutaj chcę normalnie jakieś wieżowce budować, co nie? Dobra, no to zostawmy takie niższe, ale na przykład po drugiej stronie tak, tam już ogarniemy coś wyższego, no. Na przykład, ale serio, górę, na tak, zasadzie stary. 30 kratek i to będzie i będzie do samego szczytu, to będzie mocne, co nie? Stary, pomyśl sobie, co będzie, jak tutaj za kilka dni, albo nawet nie za kilka dni, ale nawet już jutro albo dzisiaj zaczniemy stawiać pierwsze domki i tutaj normalnie zbudujemy jakieś dobra, budynki. Dobra, to pomyśl sobie, jak to będzie kozacko. Jak tutaj zaraz Bobo zaproszę i będzie mega fajnie z nim. Jak tu zaprosisz Bobo, czy ja mogę ci dać na serwie bana? Ty, ale za co, stary? Jesteśmy w Bobowicach, co by nie powiedzieć. Nie, stary, to nie jest jego teren już, okej? Okay? No ej, tak w sumie to jest. No dobra, no to jest dobra. To tak jakbym pod lodowcem coś budował i byś mi powiedział, że pod lodowcem nie jest mój teren. I tak no, wiesz, coś w tym tak jest, kumasz, nie? No coś w tym jest, ale no powiem ci tak, stary, czy on ci kiedyś zepnie? Nie, bo zauważyłem sobie, że tak, Bobo... On tutaj, stary, się nie dokopie nawet. Stary, bo zobacz. W ogóle to jest mega mocne. No. On używa kamiennego kilofa i czasem, co? Czasem żelaznego. Żartujesz czasem. Sobie. Więc on raczej tu się nawet nigdy nie dokopie, bo mu się kamienny kilof zepsuje, zanim on się wkopie na minus 40 kratkę. Ej, stary, bo ja sobie uznałem, że w sumie zobacz, Bobo nie kopie diaksów, to nie, bo on tymi diaksami po prostu, no wiesz, on ich się po prostu nie przyjmuje, on woli dirta, więc on no. Się nigdy nie wkopie aż tak nisko, żeby wpadł do naszego bractwa, co nie? Naprawdę. Nie, raczej naprawdę się nie wkopie. Plus, on myślałem o co, tym, no. To ma dużo TNT, więc on jakby się aha. Chciał kopać w dół, to mógłby przy pomocy TNT, ale po co on miałby tu się kopać? No, po co, bez sensu, też myślałem, stary, o tym, aby wszędzie dookoła, czyli wiesz, wbijamy się na kartkę minus 10, gdzie jest nasza granica wysokości, tam sobie rozkopujemy teren na wysokość dwóch bloków i wszędzie wylewamy lawę, kumasz, wszędzie. Żeby po prostu jak on się już nawet jakoś wkopie w dół, ej, to tego spalił się. Na trylion procent by nie przeszedł już. Serio, to by nie było opcji. Tak strasznie na podświadomość, jak widzisz lawę, to od razu... Ty po prostu omijasz to, nie? A nie do niej wbijasz, to byłoby takie, myślę, że bardzo dobre, co nie? Ej, wow, to więc jest zobaczymy jeszcze. Jakim słyszałem w tym roku. Plus, nie jest taki kosztowny jak obsydian, co nie? Bo lawa tylko sobie wbijasz do wiaderka, no i gituwa mordeczka, co nie? A nie, że zbierasz sobie powolutku, zbierasz i to ci zajmie pół roku, co nie? Tak, to ale mam shulker boxy, stary, z endu, to można by to bardziej. No właśnie, można by to poprzenosić z netheru normalnie. No to powiem ci, że będzie łatwo. I naprawdę, powiem ci, że ten projekt z każdym dniem się tak bardzo rozwija, tak samo jak nasze tutaj pomysły w tym tutaj dole, bo to jest po prostu jeden wielki dół i to jest w ogóle największa jaskinia, jaką moglibyśmy sobie zrobić. To, że w ogóle, gdybyś tutaj na samym starcie była jakaś ogromna jaskinia, to by nawet tylko nie trzeba było kopać, co nie, ale jej nie było, więc trochę w sumie lipa, ale no cóż, tak wyszło. Ej, właśnie, bo przecież... No? W tym nowym Minecrafcie są spawnują duże. Się duże, tak. Serio? Tak. Więc to byłoby nawet realne, ale no wiesz, wyszło jak wyszło, mamy to już wykopane, to chyba nam zajęło, stary, jakiś tydzień, żeby to wykopać wszystko. No powiem ci, że sporo, ale dołączyłeś późno, stary, okej. Okay. Mogłeś dołączyć wcześniej, to by poszło szybciej, stary, ty serio. Ty ja nie wiedziałem w ogóle o niczym takim. Nagle Maciek do mnie pisze, a ja takie, co? Co wy coś robicie? Bo to było aż takie tajne, stary, kumasz to? To było aż tak tajne, że o tym nie miałeś pojęcia i serio. No dosłownie nie miałem pojęcia. A teraz sobie wyobraź, mega, ale tak mega zdziwienie Bobo, jak za jakieś pół roku tu wbije i to odkryje. Pomyśl sobie. A czy wiesz co, Bobo już tutaj był? No, nie, nawet tak nie mów, stary, nawet tak nie mów, okej? Okay? A czy no na stary zaprosiłem go, tak wiesz? Nie mów tak nawet, serio, stary, nie mów tego, okay? Ale mówił, że fajne. Nie, stary, ja się po prostu wyjaśnię, kto będziesz mówił, okej? Okay? Serio. Albo cię z bractwa wykluczę, na berkę, no stary, szanujmy się. Czy ja się mogę z bractwa wykluczyć? Z Kretowic. Z Bobowic Dolnych. No, ej, nie, ale serio, akurat widzowie mogliby napisać, tak. Jaką nazwę uważają. Piszcie, ziomeczki, bo tak szczerze, jest wiele fajnych pomysłów, ale ciężko jest cokolwiek z tego wybrać, nie? Bo to jest wszystko takie dobre, naprawdę. Ciężki temat bardzo. I też powiem ci, że tutaj te drzewka nowe w Minecraftie też się tutaj ładnie komponują, co nie? Z tymi normalnymi dębami. No powiem ci, że ładnie no. To wygląda. Ej, wow! No w ogóle, stary, w ogóle to... Co, gdzie my jesteśmy? Stary, no jak to wygląda? W ciągu jednego odcinka to się zmieniło o 180 stopni. To było na samym starcie brzydko, co nie? Serio. Było, bo wiesz, jak to wygląda, jak taki flat world. Tak. Płaski świat, to było straszne. W tym momencie to jest po prostu ładne i mi się to podobało, okej? Okay? Ty bardziej, stary, jak tu jest, może nie teraz, ale za jakiś czas, albo nawet po prostu sobie później w tym miejscu, zamiast tych wszystkich paskudnych pochodni, poustawiamy ładne słupki z nie, kamieniami. Stary, ja bym serio. Poustawiał takie lampy, jak są na Bobowicach. Jakie lampy, jak na Bobowicach?
No ty nie wiesz, jakie są? Takie same jak w Milionowicach? Tak. No to spoko, w sumie nawet powiem ci, że będzie to wyglądało spoczko. Wiesz, że to tak klimatycznie będzie. Tak, i to zróbmy to, stary. To i to sobie zróbmy, serio, żeby to było wszystko. I tu jest, stary, po prostu mały las na tej górce. Ej, serio, tu jest tych drzew aż tak dużo i to powiem ci, że pasuje fez, okej? Okay? Ej, serio. W ciągu jednego odcinka mamy taki postęp, stary, to się zmieniło absolutnie wszystko. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy coś, czego bym się po prostu nie spodziewał, ponieważ zawsze, to wiecie, kopaliśmy po prostu, żeby tutaj było ładnie, żeby ścianki były równe, no i chyba każdy widzi tego efekty, więc w tym momencie mam tutaj tyle miejsca, że w ogóle szok, ale ogólnie, wiecie, po prostu postęp jest taki, że mnie szokuje, co nie wiem jak ciebie, stary, ale no... Znaczy, mi to przypomina dość bardzo projekt z oceanem. Oczywiście tak. Ocean był większym projektem, no bo to ocean, ale tutaj mi się jakby to podoba, że wszystko jest takie też na dużą skalę, no. Na początku jest taka żmudna robota, że trzeba to wykopać. Nuda, a potem teraz, jest fajnie. Wiesz, nagle się dużo dzieje. Tak jak serio? Na przykład, wiesz, ocean zrobiliśmy i wylaliśmy wodę, zaczęliśmy budować te wyspy, no to kurczę, ciekawie się zaczęło serio? Robić. Serio, więc moi drodzy, w tym odcinku będziemy sobie już to kończyli, ale spokojnie, ponieważ na moim kanale, na kanale całej ekipy macie teraz odcinki tutaj często, więc warto po prostu na nie wpadać i po prostu ten projekt robić. Więc dziękuję, że byliście, polecam bardzo gorąco sobie i dzwonek, bo jest to bardzo ważne, żeby cię gościu bądź gościu nie zmieniło też przekazać, polecam bardzo gorąco mojego Instagrama, czyli elvisopodłogowca, na którym macie moje zdjęcia, storyjski oraz wiele, wiele więcej. Dziękuję, że byliście też tutaj po prostu. I cóż, widzimy się na odcinku jutro. Siemaneczko, eleczko oraz przeogromne, największe, przepotężne. Uwaga, uwaga, yo!